Witajcie! Ten odcinek nagrywam trochę bonusowo, bo ponieważ zapomniałbym pewnie go nagrać na ten temat, który chcę go nagrać, a mam wrzucić, przepraszam was, w piątek odcinek bardziej przygotowany niż poprzedni i ten, który nagrywam powiedzmy na spontanie, więc tak. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć kwestię pewnego isekaja, który dosyć mocno mi się spodobał, mimo że wychodził niedawno. Co jest w sumie dosyć rzadkie, bo większość isekai, które wychodzą aktualnie, są robione identycznie, więc nie ma co za bardzo w nich podziwiać. A ten, który dzisiaj przedstawię, jest moim zdaniem dosyć wyjątkowy, bo nie jest mocno przyciągany. Każda postać w tym anime ma jakiś sens. Każda scena pokazana w tym anime też ma konkretny sens. I co, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba z dzwonem i oczywiście wbić na Discorda, do którego macie link w opisie. Tym anime jest Benria Saito. Nie chce mi się czytać całej nazwy tego isekaja, ponieważ nie potrafię wymawiać japońskich nazw anime. Generalnie anime się opiera na tym, że mamy głównego bohatera, który został przyzwany do świata fantasy. Jako że był fachowcem w swoim zwykłym świecie, który zajmował się ogólnymi zleceniami, w stylu otwieranie zamków, szukanie psu, powiedzmy proste rzeczy, które oczywiście nie były do końca proste, ale było na nie zapotrzebowanie. W realnym świecie, załóżmy, był on, powiedzmy, niezbyt dobrze traktowany. Było mówione, że każdy może go zastąpić, że nie jest jakiś wyjątkowy. Lecz gdy trafił do tego świata isekai, każdy go potrzebował, bo tam oczywiście nie było tak rozwiniętej technologii otwierania, załóżmy, zamków, czy naprawiania butów, czy szukania psów, powiedzmy. I trafił do drużyny bohaterów, gdzie był mag, który go przyzwał do tego świata. I generalnie historia się polega na tym, że pokazuje nam przygody tego całego Saito. Jest to bardzo krótki isekai, ma 12 odcinków, ale po prostu tak przemiło się go ogląda, że nie wiem, jak to opisać. Jakby animacja jest naprawdę dobra, nie użyto tam CGI, przepraszam, użyto, ale raz. Samo anime ma naprawdę fajną fabułę, przez co nie nudzi się przy oglądaniu, co równa się temu, że dużo osób je polubiło. Wychodziło dosyć niedawno. I've always liked to play with fire. Jest to bardzo szybki odcinek, więc wbijcie na Discorda w opisie i oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo pod poprzednim filmem, jest bardzo skromna ilość łapek, mamy 40 ileś tam wyświetleń i 3 łapki, bez przesady. Chociaż zostawcie tu łapkę w górę, nawet dla czystego zasięgu, nawet nie piszcie tego komentarza, po prostu dajcie łapkę w górę, proszę was.